Jak odnaleźć Twoją linię czasu? Czy wiesz, jak przebiega Twoja linia czasu? Rozpoznaj kierunek, w którym zmierza Twoja linia czasu. Chociaż ćwiczenie może wydawać się Tobie śmieszne czy magiczne, według twórców NLP to przebieg linii życia wpływa na sposób, w jaki działasz i jak radzisz sobie z przeszłością i przyszłością. Zapraszam, Darek Dopierała. Dzisiaj zajmiemy się Twoją linią czasu. Wyobraź sobie jakąś czynność, którą wykonujesz od zawsze, którą wykonywałeś bądź wykonywałaś 10, 5 lat temu albo wczoraj, którą wykonujesz dzisiaj, będziesz wykonywać jutro i prawdopodobnie będziesz wykonywać za 5, 10 lat. Niektórzy przypominają sobie mycie zębów, sprzątanie, ścielenie łóżka, ale może to być dowolna czynność. Przypomnij sobie siebie, jak wykonujesz tą czynność 10 lat temu. Teraz wyobraź sobie, jak wykonujesz ją 5 lat temu. Zobacz to. Teraz zobacz siebie, jak wykonujesz tą czynność 2 lata temu. Rok temu. Zobacz, jak wykonujesz tą czynność wczoraj. Wykonaj ją dzisiaj. Zobacz siebie, jak wykonujesz ją za 2 dni. Zobacz siebie, jak wykonujesz tą czynność za 3 lata i za 10 lat. Już? Teraz przypomnij sobie lekcje historii, gdzie na rysunku zestawione były wszystkie etapy ewolucji człowieka. Ułóż swoje wszystkie zdjęcia, wszystkie obrazy, które przywołałeś bądź przywołałaś przed chwilą, tak, żeby zobaczyć je jednocześnie. Jak one wyglądają? Czy Twoja linia czasu podobna jest do tej z książki historii, czyli przeszłość jest po lewej stronie, przyszłość po prawej stronie? A może to, co jest przyszłością, widzisz z przodu, a to, co jest przeszłością, widzisz z tyłu? Może jest jakaś różnica w wysokości, wyżej, niżej? Oprócz tego, co dotyczy umiejscowienia tych wszystkich obrazów w przestrzeni, zwróć uwagę na to, co dzieje się z tymi obrazami w chwili, kiedy przypominasz sobie daną czynność. Może przybliżają się do siebie? Może robią się bardziej wyraźne? Może ożywiają, stają się ruchome? Może nabierają kolorów? A może bledną? Przyjrzyj się temu.